Witajcie! Niedawno było Boże Narodzenie. To czas, kiedy rodzi się Pan Jezus, czyli Bóg. Dzisiaj w Ewangelii będzie dokładnie to samo zdanie, jakie słyszeliśmy na mszach świętych w Boże Narodzenie. To zdanie brzmi: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, to zaczął z nami mieszkać. Ale posłuchajcie teraz pierwszego czytania, w którym również ktoś gdzieś zamieszkał. Czytanie z mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże. To było czytanie o mądrości Bożej, którą Pan Bóg wysłał do narodu wybranego, czyli do ludzi, których kochał. Mądrość zamieszkała pośród nich i rozbiła sobie przy nich namiot, żeby cały czas móc być blisko nich. Zobaczcie teraz, jak spędzali czas Tadeusz z Bronią, kiedy przyjechała do nich ciocia Marzenka. Postanowiła zostać u Tadeusza i Broni na dłużej, dlatego rozbiła sobie namiot, żeby mieć gdzie spać. Zobaczcie, jak na to odpowiedzieli Tadeusz z Bronią. Ciocia Marzenka chciała zostać dłużej u Tadeusza i Broni, dlatego rozbiła sobie namiot. Ale oni też chcieli, żeby została i bardzo ją kochali. Dlatego przygotowali dla niej pokój. Pan Jezus również chce zamieszkać z nami i być cały czas bardzo blisko nas, bo bardzo nas kocha. Możemy przygotować Mu mieszkanie albo pokój w naszym sercu, żeby mógł w nim zamieszkać i zawsze być blisko nas.